czy potrzebujemy węglowodanów i czy powinniśmy z nich zrezygnować, gdy chcemy się odchudzać. Cześć, jestem Irena, jestem studentką dietetyki i dziś zapraszam na filmik o węglowodanach. Na samym początku warto wiedzieć, czym w ogóle są węglowodany. Są to związki organiczne składające się z węgla, wodoru i tlenu. Jest to bardzo szeroka grupa i bardzo istotny jest tutaj podział węglowodanów. Dzielimy je na węglowodany proste i na węglowodany złożone, w tym dwucukry. Węglowodany proste, czyli inaczej monosacharydy lub cukry proste, składają się z jednej cząsteczki. Tutaj mamy na przykład glukozę czy fruktozę. Dwucukry składają się z dwóch cząsteczek cukrów prostych, połączonych wiązaniem. Mamy tutaj na przykład sacharozę, która składa się z glukozy i fruktozy, albo laktozę, czyli cukier występujący w mleku. Kolejną grupą są węglowodany złożone, które składają się z wielu cząsteczek cukrów prostych połączonych wiązaniami, które mogą tworzyć bardzo długie łańcuchy. Mamy tutaj na przykład skrobię, która występuje w pieczywie, w makaronach, kaszach czy ziemniakach. Mamy też węglowodany nieprzyswajalne, czyli takie, które nie ulegają trawieniu. Jest to po prostu błonnik. Cukry proste i dwucukry są trawione bardzo szybko i bardzo szybko podnoszą nam poziom cukru we krwi, który później też szybko opada. Cukry złożone o wiele wolniej, ponieważ najpierw trzeba rozerwać wiązania, które łączą cukry proste, które budują nam cukry złożone. Dlatego poziom cukru wzrasta stopniowo, o wiele wolniej i też wolniej spada. Ale czy węglowodany są nam potrzebne do życia? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim dlatego, iż są głównym źródłem energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Dostarczają nam energii służącej m.in. do prawidłowego funkcjonowania wszystkich naszych narządów, do utrzymania stałej temperatury naszego ciała, czy do wykonywania każdej aktywności fizycznej. Dodatkowo glukoza stanowi wyłączne źródło energii dla naszego mózgu i czerwonych krwinek. Węglowodany są niezbędne do prawidłowego spalania tłuszczu. Są wykorzystywane do tworzenia niektórych aminokwasów, z których później mamy białka. Są też potrzebne do budowy struktur komórkowych. Tak więc naprawdę są one nam bardzo potrzebne. Według zaleceń węglowodany powinny dostarczać nam około 50-60% energii w ciągu całego dnia, czyli większość naszych kalorii powinna być dostarczana właśnie z nimi. Ale jest tutaj jedna bardzo ważna rzecz. Powinny być to węglowodany złożone, które zawarte są w kaszach, w makaronach, w pieczywie czy w ziemniakach, a nie cukry proste, które znajdują się w słodyczach, w słodkich napojach, w wszelakich syropach i w cukrze z cukierniczki. Tak jak już mówiłam w filmiku o tym, czy chleb tuczy, warto wybierać te pełnoziarniste produkty. Dostarczają nam one witamin z grupy B, składników mineralnych takich jak magnez czy cynk oraz błonnika pokarmowego, który m.in. usprawnia pracę naszych jelit oraz sprawia, że czujemy się bardziej syci, co jest szczególnie przydatne przy dietach odchudzających. Należy jednak unikać węglowodanów prostych. Jedząc je, możemy bardzo łatwo dostarczyć sobie za dużo cukru, który gdy jest w nadmiarze, zamienia się w tłuszcz, który jest magazynowany w naszym organizmie i prowadzi do otyłości. Jedząc dużo węglowodanów prostych, mamy też duże wahania poziomu cukru we krwi, co może prowadzić do insulinooporności czy cukrzycy. Węglowodany jak najbardziej są niezbędne, żeby nasz organizm prawidłowo funkcjonował. Więc czy chcemy się zdrowo odżywiać, czy chcemy się odchudzać, zdecydowanie powinniśmy je jeść i powinny one dostarczać nam większości energii. Bardzo ważne jest to, żeby były to węglowodany złożone, dlatego warto codziennie jeść kaszę, pieczywo, makarony. I najlepiej oczywiście wybierać produkty pełnoziarniste i te dobrej jakości. Jeśli chodzi o węglowodany proste, głównie zawarte w słodyczach, to zdecydowanie powinniśmy je ograniczać, bo to one bardzo łatwo mogą przyczyniać się do otyłości. Aczkolwiek nie demonizujmy węglowodanów jako całej grupy, bo tak już mówiłam, naprawdę są nam potrzebne. Koniecznie dajcie znać, jak wygląda Wasza relacja z węglowodanami. Jeśli chcecie nauczyć się zdrowiej i świadomiej odżywiać, albo nauczyć jakichś banalnie prostych, pysznych i zdrowych przepisów, to serdecznie zachęcam Was do subskrypcji i do wpadania na mój kanał. Trzymajcie się ciepło, buziaki! Czy gluten rzeczywiście jest cichym zabójcą i czy powinniśmy go wyeliminować z naszej diety? Gluten to mieszanina białek roślinnych, gliadyny i gluteiny. Występuje w niektórych zbożach, np. pszenicy, życiej.